Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. I z góry dziękuję jednemu z moich widzów, który podlinkował pewną partię Wasilia Iwańczuka z chińskim młodym arcymistrzem Wei Ji, który gra bardzo w szachy agresywnie, niesamowicie ostro. Piękne partie w swoim życiu ten młody Chińczyk rozegrał. Ta partia, no muszę przyznać, zrobiła na mnie ogromne wrażenie pod pretekstem bardzo rzadkiego widoku w pewnym momencie, nie chcę za wiele zdradzać za chwilę przejdziemy do analizy moi drodzy, Wasili Iwańczuk to jeden z moich ulubionych szachistów żyjących, który no, fantastycznie grał w szachy, teraz jest już troszeczkę starszy, znaczy starszy jak na szachistę, nie wiem czy on jest po 50 nie pamiętam dokładnie kiedy się urodził, ale coś koło tego roku więc już powiedzmy wyczynowym takim super arcymistrzem znaczy nadal jest, nadal go za takiego uważam ale nie jest już to zawodnik z 2700 w 2017 roku jeszcze miał 2700, teraz ma nieco poniżej, aczkolwiek liczę na to, że jeszcze wróci, bo jego partie mają w sobie pewnego rodzaju duszę i dlatego lubię te partie, bo one nie są takie czysto komputerowe, tylko widać tutaj głębie umysłu. Dobra, dosyć wstępu, jedziemy. D4, tak zagrał Iwanczuk, Chińczyk zagrał skoczek F6, C4, E6, skoczek C3 i goniec B4. Obrona Niemcowicza na szachownicy. Można grać tu w sposób wieloraki. Bardzo dużo jest możliwości. Najczęściej spotykany ruch Hetman C2. Jest również wariant E3, skoczek E2. Wariant nazywany od nazwiska Rubinsteina, który taki schemat wymyślił. No ale Iwańczuk zagrał skoczek F3. Tak również się gra. Tutaj mogą powstawać bardzo ostre pozycje. Białe decydują się na przykład na to, że mogą stracić skoczka i po ewentualnym wybiciu pionka. Pionki tutaj C4, C3 są zdwojone. Ale to już, są, to już jest innego rodzaju teoria debiutu, którą oczywiście zachęcam się wgłębić, jeżeli ktoś chce grać w ten sposób. Jednakże Chińczyk zagrał d5, co już ułatwia decyzję, jeżeli chodzi o wybiciu pionkiem z b2 na c3, bo tu się zawsze ten pionek może rozszczepić w razie czego, na co właśnie Iwańczuk reaguje bezpośrednio. Pionek z e6 wybił na d5 i goniec zagrywa na g5, wiążąc skoczka. Pozycja teoretyczna, normalna, h6 ze strony czarnych. No i tutaj e, myślę, że częściej widuje się taki ruch jak goniec bije na F6. Jednakże można oczywiście odejść na h4, to nie jest absolutnie błąd, tutaj zagrywa właśnie Iwańczuk. Tutaj pragnę jeszcze tylko wspomnieć, że jeżeli Hetman zagrałby na a4 z szachem i chciałby wziąć gońca na b4, no to takiej możliwości nie będzie, gdyż po Hetman a4 jest skoczek na c6 z obroną gońca b4, pułapka nie działa. Roszada ze strony Chińczyka, posunięcie e3, no wiadomo, goniec musi być swobodny po diagonali, goniec F5. No i wyprowadzamy kolejną figurę do akcji. I ruch, który mi się bardzo podoba, jest to posunięcie również naturalne, ale dzięki analizom partii, czego dużo ludzi nie robi, niestety szkoda. Wiem, że to y, trzeba poświęcić na to dużo czasu, żeby. Y, Podnieść poziom szachowy Należy analizować partie Nie ma drogi na skróty moi drodzy Oczywiście ktoś wyuczy się debiutu Wygra 2, 3, 4, 5, 10, 50 razy I na tym się to skończy No 50 to może przesadziłem Kilka razy wygra A, a potem będzie ta osoba na pewno y, grała po prostu słabiej i, I tyle Ale to już się rozlekam troszkę z innym tematem Polecam analizować partie Mimo wszystko y, Goniec F5 i wieża C1 Bierze C1, właśnie tutaj fajnie tego skoczka broni. Wiadomo, że wcześniej czarne mogły wybić, i tu pionki się by psuły, ale zawsze poprzez C4 te pionki prostujemy. Skoczek na D7, Hetman B3 z atakiem na gońca. No i teraz, właśnie tutaj, czarne decydują się na to, aby jednak wybić skoczka. No i można i nie można tak naprawdę można tym gońcem również sobie tam trzymychnąć powiedzmy na pole D6, może na pole e 7 Zresztą, jak zagrał, tak, tak poszło. Wieża zbiła na C3. To jest bardzo ważne, żeby zbić wieżą, żeby te ciężkie figury tutaj jednak miały jakąś swobodę gry. I posunięcie C6. No właśnie, teraz się zastanówmy, czy można wziąć pionka na B7. Pytanie do Was, moi widzowie, właśnie czy można tego pionka wziąć? Ja już staram się to odpowiedzieć. Od razu powiem, że Iwańczuk tego pionka nie wziął, więc przypuszczam, że też się domyślacie, że bicie na B7 jest słabe, ale sprawdźmy dlaczego. Otóż, po wybiciu jest prosta wieża B8 z atakiem na Hetmana i ten Hetman, dajmy na to, bierze kolejnego pionka. No bo jak już cierpieć to za coś, takie fajne powiedzonko, lecz wolałby być po tej stronie, która jednak ma inicjatywę. I tutaj wieża by wybiła na B2. Na pewno król ma problem. Król nie ma roszady. I nawet po takim ruchu goniec Edwa z próbą roszady widzimy, że ten goniec cały czas będzie podwisał, i tutaj można by było zagrać Hetman A5, aby związać wieżę, utrudniać życie przeciwnikowi. Tu jeszcze grozi taki ruch, jak, wie, jak Hetman bije na A2 z potężnym, z potężnym arsenałem po linii drugiej w obozie białych. Tak nie poszło. No i Wanczuk to doświadczony zawodnik, więc. Nie może w ten sposób brać prostopionów, to jest wszystko na pewno też przekalkulowane i takie standardowe. Hetman A5 ze strony, przepraszam najmocniej, po C6, teraz jest ruch C6 czarnych. Skoczek zagrał na D2 i Hetman A5 właśnie w tym momencie zagrywają czarne. Cały czas jest ta sama historia z biciem pionka, więc już się nie powtarzajmy. Teraz Iwanczuk zagrał takie posunięcie ciekawe. Dla niektórych pewnie y, dziwne. I od razu powiem o co chodzi. Jest to posunięcie F3. No właśnie. Otwiera nieco króla tutaj, y, ale też z drugiej strony goniec ma zawsze furtkę ucieczki. Furtkę ucieczki. Ma furtkę do ucieczki, lecz y, nie o to chodziło w, tym, w tej sytuacji, y, bo. Powieża z F na E8 to jest od razu atak na słabość. Tylko tutaj dwie ciężkie figury też bronią punktu E3. Tylko, że chodzi też o to, żeby ten król czmychnął na F2, i to jest taka roszada, nie roszada. Można by powiedzieć: Król się chowa, roszada jest niepotrzebna, wystarczy wyprowadzić gońca, i druga wieża już zacznie działać. Wieża AC8 czarne przygotowują wszystkie figury do akcji, bo tu się za chwilę będzie działo, moi drodzy, i za sekundę po gońcu E2 co jest ruchem y, oczywiście normalnym, bo pla planujemy zagrać wieża c1, trzymać pozycję. Jakiś tam ruch g5 nie jest groźny, bo zawsze gońcem uciekamy, a jak skoczek h5 tego gońca będzie nam chciał wziąć, to bardzo proszę. A z drugiej strony jednak goniec na d6 też łapie świetną y, placówkę. Po y, ruchu c5, moi drodzy, no właśnie, po ruchu C5, jak grać? To posunięcie pokazuje, że Chińczyk tutaj nie będzie przebierał w środkach i próbuje atakować Iwańczuka za wszelką cenę. No bo to jest, mimo że pozycja po D4 staje się taka powiedzmy pozycyjna, pozycja pozycyjna, ale chodzi mi o taki układ pozycyjny, to tutaj jednak młody arcymistrz próbuje zaostrzyć jak tylko się da. Zresztą w Azji, chyba też głównie dania są na ostro, ale to tak abstrahując. Moi drodzy, tutaj Pionek wybił na C5 i wieża wybiła na C5. Jeżeli skoczek by zbił Pionka na C5, to tutaj Iwanczuk miał przygotowane na pewno posunięcie Hetman A3. To jest też taki bardzo ładny ruch z próbą wymiany Hetmanów. Ten Hetman też świetnie się spisuje w roli obrońcy, ale po wymianie wieża wymienia na A3. No i pozycyjka jest taka w kontekście technicznym, strategicznym, i myślę, że zawodnik trochę starszy w tej partii, czyli Iwańczuk, trochę bardziej starszy od przeciwnika, oczywiście lepiej by sobie poradził, mimo że pozycja jest około równości, chociaż mały plusik u białych ze względu na parę gońców i tutaj izolowanego piona i tak dalej. Próba jest zbicia skoczka, zepsucia struktury. Ale to tyle w temacie, jeżeli tak by poszło. Poszło inaczej, mianowicie wieża zbiła, to już wiemy, i wieża z H na C1. I teraz, moi drodzy, tutaj jeszcze Chińczyk zagrywa G5 i goniec G3. No i właśnie jesteśmy w takim kulminacyjnym punkcie partii, gdzie e, młody arcymistrz, e, arcymistrz Wejdzi zagrywa totalną petardę. E, tylko że ta petarda, moi drodzy, jest kompletnie niewypałem, ale straszne widowisko tutaj robi i wielkie fajerwerki zaczynają się na szachownicy. Otóż, nie wiem, czy się spodziewacie nawet takiego ruchu. Ja bym nawet o takim posunięciu nie pomyślał, ale jest to posunięcie. Wieża bije E3. Wow! Robię wielkie oczy i myślę, o co tutaj kurczę chodzi. Moi drodzy, po wybiciu na E3, pierwsza rzecz, nie wybijamy wieżą absolutnie, bo wieża bije na C1. To jest proste, więc tutaj należałoby wybić królem. Jeżeli król by tego nie zbił, no to tak naprawdę jest pion mniej, no ale zbić trzeba. I następuje ruch D4, są widełki. No właśnie, jak zareagować? Jak zareagował tutaj super arcymistrz z Ukrainy? Otóż, moi drodzy, po odejściu królem na F2, nastąpi po prostu prawdopodobnie wybicie na C3, wybicie. Tutaj może być wybicie do końca. Wzięcie piona kompletnie nie ma sensu. Uwierzcie mi, silniki się zgadzają. Tutaj super aktywność się robi po wzięciu pionka, ale silnik się broni. Pokazuje remis, nieważne. Prawdopodobnie po wymianie Hetmanów. Można podpisać podział punktu. Moi drodzy, jednakże Iwańczuk poszedł na całość i zbił pionkę na D4. I pytanie: kto ma rację w tej pozycji? Czy Chińczyk, który poświęcił wieżę i doprowadził tego króla aż tak wysoko? Czy Iwańczuk, który wziął materiał i przeliczył dokładnie, czy temu królowi coś grozi? Znaczy swojemu królowi coś grozi? Otóż, kto ma rację, moi drodzy? No tutaj. Definitywnie w tym układzie, gdzie zobaczcie, figury stoją, wszystkie figury stoją za królem, bardzo rzadki widok. No to jednak białe mają lepszą pozycję mimo wszystko. Król w centrum, w totalnym centrum, gdzie wszystkie figury tutaj na niego zerkają. To jest niesamowite. Otóż, jak poszło dalej? No, Chińczyk zastawia pewnego rodzaju pułapkę, wieża E5. Nie można tutaj czarnymi za bardzo wymieniać figur, bo im większa redukcja figur, tym pozycja bardziej będzie klarowna i białe. Po prostu wygrają, ze względu na to, że mają wieże więcej. W tej sytuacji, jeżeli tutaj białe by się pomyliły i z rozpędu wzię wzięły kolejną figurę, no to sprawa jest prosta. Dajemy mata w dwóch ruchach. Pięknie by się partia zakończyła, ale nie takie numery z Iwanczukiem, moi drodzy. Jak grać? Przede wszystkim w takiej skomplikowanej pozycji myślę, że nie jeden z nas by tu się przestraszył o co tutaj chodzi, co z moim królem i tak dalej. No to mówię, to trzeba dokładnie przekalkulować. Piękno szachów właśnie jest takie, że ludzki umysł musi tutaj dać radę. I teraz, moi drodzy, um... Zauważmy, że goniec czarnopolowy jest dobrym obrońcą. Wieże są fantastyczną, fantastycznym też obrońcą. Hetman po przekątnej broni, więc tak naprawdę te pola tutaj, jeszcze raz zaznaczę, w tym, w tym obszarze. No jeszcze skoczek, oczywiście, na cztery broni, troszeczkę tego króla ochraniają, jakby nie było. No i teraz kwestia, jak grać dalej? Goniec na D3. Słuszna reakcja, próba y, wymienienia gońca i schowania na pewno króla gdzieś tam do swojego obozu gwarantowałoby zwycięstwo białym. W tym wypadku, goniec zagrał na E6, jeszcze straszy Hetmana. I co robi Iwanczuk? Z zimną krwią, moi drodzy. Zbija pionka na B7. Cały czas to jest dobre po, y, posunięcie z tego względu, że Hetman również kontroluje dalej pole D5. To jest w zasadzie y, taki jeden, y, może nie jedyny, ale jeden z y, ruchów, który kontroluje jednak tą pozycję i y, tutaj nie ma y, mata na polu D5. Y, w tej sytuacji król zagrywa na G7. No takie posunięcie nie wiadomo w zasadzie po co, ale może na ruch na wyczekanie. W tym, w tym układzie, no i teraz jak można by było też próbować grać, no czy taki ruch pod tytułem wieża D5 działa otóż moi drodzy i tak i nie no straszymy, ale król ucieka do swojej norki i po szachu nawet można zbić w tym momencie, bo po wybiciu król wraca na F2 a jak skoczek D5, jak tu będziemy próbować atakować jeszcze króla to nie zostaje nic innego, znaczy jest tu kilka opcji obrony oczywiście, ale Hetman a7 z prostą kontrolą punktu e3 i Hetman z daleka może świetnie też bronić. No cóż, Hetman, król zagrał na g7 i po, tej, po tym ruchu też należy oczywiście białymi bardzo, bardzo uważać w tej sytuacji i Iwańczuk zagrywa skoczek e4. Z próbą wymiany kolejnego skoczka. Widzimy, że długo zwleka z wymianą, znaczy ze zbiciem wieży, bo też trzeba było na to bardzo uważać. No nie można by było w tym momencie, bo byłby mat w jednym ruchu. Więc po, tej, po tym ruchu skoczek zagrał na D5. No i teraz przechodzimy do konkretów: jakich? Mianowicie goniec zbija na E5 z szachem, skoczek zbija i wieża C5. W tym momencie młody Chińczyk poddał partię. No, cóż, niektórzy powiedzą warto grać do końca, no ale w tej sytuacji jest już sprawa bardzo prosta. Hetman za bardzo nie ma jak grać. Otóż, po takim ruchu jak na przykład Hetman A4, król z zimną krwią zbija skoczka i nie ma jak tego króla atakować. Goniec białopolowy, skoczek za blisko, jeden pion nie daje rady, znaczy nie można też, bo jest oczywiście związanie przygotowane. Nie ma jak atakować króla. A na przykład, jak Hetman zagrywa na D8 z próbą ucieczki, skoczkiem z szachem to tutaj nie pozostaje nic innego jak... Znaczy, też można grać inaczej oczywiście, ale to jest bardzo prosta gra. Upraszczajmy, jak mamy coś bardzo dużo więcej. Jak mamy taką okazję po wymianach, no, sytuacja jest już oczywiście klarowna. Moi drodzy, no trzeba przyznać, że Iwańczuk tutaj z zimną krwią poszedł tym królem do centrum. Nietypowa partia. Serdecznie dziękuję widzowi za udostępnienie linka. Nie mogłem się powstrzymać. Musiałem przeanalizować. Dzięki serdeczne za oglądanie. Pozdrawiam. Cześć.